Mitsubishi Lancer z dopiskiem Evo. To samochód, który nie trzeba nikomu przedstawiać, ale warto by było wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy 10 generacjami. Ale to nie jest historia na dzisiaj. Bo dziś połączę dwa tematy, czyli poznasz ogólną historię Lancerów, ale także będzie to poradnik zakupowy. Tak jest. Poradnik zakupowy. Tylko że on będzie z innej perspektywy. Widzisz, często dostaję od Was pytania, jaki model mam wybrać, czy ten samochód ma charakter, a może ten jest ciekawy, więc sobie pomyślałem, że będę robić poradniki zakupowe. I zacznę od Lancera i odpowiem na pytanie, czy można kupić Lancera, który nie jest Evo, ale także ma ciekawy charakter. Chodzi o to, że wersje Evo to drogie i egzotyczne zabawki dla tych z grubszym portfelem. Więc może na rynku są jakieś modele tańsze, nie będące Evo, ale także z ciekawym charakterem. Aha, i tutaj nie będzie żadnych cen. Bo akurat cena to pojęcie dyskusyjne, bo ten sam samochód możesz kupić na przykład za 30 tysięcy złotych, albo za 25, czy okazja za 20. I wiadomo, że lepiej wydać 20, a nie 25, czy tam 30, no ale może się okazać, że jak wydasz mniej, to potem tak skończysz. Więc ja Ci pokażę, jakie są opcje, a zakupu to lepiej dokonać po dobrym sprawdzeniu auta i czasem warto wydać trochę więcej, aby potem nie wydawać na niego jeszcze więcej. Dobra, tyle formalności i czas zaczynać nasz poradnik, który będzie z innej perspektywy. Więc tak jak mówiłem, to ma być połączenie historii oraz poradnika zakupowego. Więc zacznijmy od początku Lancerów i pierwszy Lancer pojawił się w latach 70. A każde dziesięciolecie ma swoją kategorię. I zacznijmy od... Auta z lat 70. już powoli zaczynają być klasykami, więc warto je właśnie trzymać pod kocem, bo zaczynają nabierać takiej wartości. No i nie wiem, czy pierwsza generacja Lancera z 73 roku stanie się autem kolekcjonerskim, bo to przecież takie typowe auto dla ludu, które miało się znaleźć pomiędzy tym miejskim Minka oraz większym Galantem, o którym już mówiłem i link znajdziesz do filmu w opisie. Jednak Lancer miał także ciekawsze odmiany, które myślę, że warto by było trzymać pod kocem. Na przykład taki Lancer 1600 GSR, czyli Grand Sport Racing, czyli auto, które jest drogową odmianą rajdowej wersji. I taki Lancer swego czasu wygrał Ride Safari, więc to nie pierwszy lepszy model. I była to wersja czterodrzwiowa. A GSR 1600 to model coupé i moim zdaniem lepiej się będzie przez to starzeć. No a jeśli chodzi o wygląd, to ten model zbiera dużo więcej punktów w tej kategorii, bo nazywa się Lancer Celeste i to jest taki mini Mustang z Japonii. A do tego była wersja GSR, czyli o mocy około 100 koni, co było całkiem sporo jak na taki mały samochód z lat 70. I wiem, że te dwa modele będzie ciężko dostać, ale jak coś jest łatwo dostępne, to nigdy nie stanie się klasykiem. Więc to na plus tych modeli. Auta z lat 80. nazwałem dla garażowego szperacza, ponieważ takimi autami można jeździć na co dzień, ale mają już swoje lata i tutaj coś chrupnie, tam coś łupnie. Więc do takich aut ciężko znaleźć części i dlatego dobrze być szperaczem, aby znajdywać właśnie takie części. No i dobrze po tym mieć własny garaż, aby wymieniać to, co się zepsuło. W każdym razie. Nowy Lancer pojawił się w 79 roku, ale głównie sprzedawany był w latach 80, więc jest w tej kategorii i jak widać jest teraz pudełkowaty jak meble z Ikei. I tak samo pudełkowaty był w środku, a jeśli chodzi o silniki, to podstawowymi modelami nie ma sobie co zawracać głowy. Bo Ciebie interesuje tylko ta odmiana. Lancer Turbo to model, który powstał do rajdów. No i w związku z tym musiały powstać drogowe edycje, które miały napęd na tył oraz turbinę i było kilka wersji. W Japonii była wersja GT Turbo z silnikiem 1.8 oraz mocą 135 koni i tyle samo koni miały modele GSR. No ale pojawiła się także odmiana GSR o mocy 160 koni. Jednak Europa miała lepiej. Europa dostała Lancera 2000 Turbo z silnikiem 2.0 4G63, który potem posłużył do napędzenia pierwszego Evo. No i tutaj było 170 koni.
No i model ten miał napis 2000 Turbo pisany od tyłu, abyś w lusterku widział, że masz się odsunąć, bo nie masz z nim szans. I przypominam, że to było w 1981 roku, a wtedy najmocniejsze BMW serii 3 E21 miało 140 koni, czyli 30 koni mniej od Lancera. Więc taki Lancer wtedy rządził i fajnie byłoby go mieć w garażu. Bo kolejna generacja Lancera to już jest jakaś tragedia. Czyli to jest Mitsubishi Mirage, który miał wersję czterodrzwiową zwaną Salon. No a ten model to teraz także Lancer z dopiskiem Fiora. Inaczej mówiąc, Lancer z auta tylnonapędowego o rajdowych klimatach i silnikiem turbo zmienił się w jakiś nudny, randomowy kompakt z napędem naprzód i doczepionym kufrem. Więc nie będę o nim gadał. Za to powiem o jego następcy, bo ten model pokazuje, jak w Japonii mieli porąbany system nazewnictwa swoich modeli. Więc to jest pierwszy Mitsubishi Colt, który w latach 60. zaczął rosnąć. Dlatego później dostał także przydomek Galant. Ale o tym już wiesz. Więc skoro Colt Galant to było wielkie auto, to Colt stał się kompaktem, który także nazywa się Mirage. I to jest to samo co Colt, no i była wersja sedan, która była tym Lancerem Fiora. No a kolejny Lancer z 83 roku, który tak naprawdę jest Mitsubishi Mirage, ale w wersji Salon, czyli wywodzi się z tego modelu, czyli Mirage Hatchbacka, a Mirage to także jest Colt, więc konkluzja jest taka. Inaczej mówiąc, jedyną taką ciekawszą wersją to była odmiana 1.6 Turbo. No ale ten model nie mógł sobie stanąć obok poprzednika, bo to tylko napęd naprzód i dostępny tylko w Japonii, więc idziemy dalej. No a idąc dalej, to Lancer dalej był przednionapędowym kompaktem z doczepionym tyłkiem. Czyli to jest Mitsubishi Colt, który także nazywa się Mitsubishi Mirage i tutaj było kilka fajnych wersji. Ale to jest odcinek o Lancerze. Więc to jest ten Lancer, czyli taki Mirage plus więcej drzwi, który był także takim hatchbackiem, czy tam liftbackiem. I była taka ciekawa wersja, czyli GTI 16V, czyli 1.8 oraz 140 koni, ale dalej napęd naprzód. No i tylko w Japonii była odmiana Turbo GSR, gdzie w wersji RS było 160 koni oraz napęd na 4 koła. Tylko że to w Japonii, więc idziemy dalej. Kolejna kategoria to lata 90. I tutaj to są samochody, które dają radę w codziennym użytkowaniu, ale na nie trzeba chuchać i dmuchać, abyś nie został garażowym szperaczem. Inaczej mówiąc, to nie są już auta, w których powinno się każdemu udowadniać, że masz najszybsze auto w mieście. Mark, slow down! You wanna ride behind somebody who does something like that? Więc w latach 90. pojawił się kolejny Lancer, który jest wyjątkowy. No ale po kolei. Wygląda tak, czyli mamy kolejny model, który ma napęd naprzód oraz w Europie wersję z silnikiem 1.8 oraz mocą 140 koni. No ale nie mogę ci go polecić. Bo mając ten model ciągle byś myślał, czemu ja się nie urodziłem w Japonii, czemu? Bo w Japonii, panie, tamto były dopiero modele. I jest tutaj silnik 1.6 o mocy 140 koni, czyli to samo co w Europie, więc z czego się tutaj cieszyć? No bo jak zrobisz zoom... Tutaj jest napisane V6 DOHC 24 valve, czyli Lancer ma silnik V6 i pewnie się tego nie spodziewałeś. Czyli silnik 1.6 litra pojemności i V6. To jest już coś wyjątkowego. Ale to nie wszystko. Tutaj jest napis MIVEC, a MIVEC to jest to samo co VTEC w Hondzie. Czyli silnik 1.6 wolnosący miał zmienne fazę rozrządu oraz 175 koni. A to jest tylko 10 koni mniej niż pierwsza Honda Civic Type R, która pojawiła się pod koniec lat 90, a nie na początku jak Lancer MIVEC. Tylko, że to nie jest koniec. Bo to jest 1.8 GSR, który ma silnik turbo, napęd na 4 koła oraz 195 koni. I była także wersja RS. Znowu ta wersja RS to był taki model odchudzony, który posłużył do stworzenia tego modelu. To właśnie w tej generacji powstał pierwszy model Evolution. Ale tak jak mówiłem, to nie jest opowieść na dziś. Bo Evo będzie miało swój odcinek. Więc jak widzisz, nie mogę ci polecić europejskiej wersji, bo będziesz smutny, że nie urodziłeś się w Japonii. I tak samo jest z kolejną generacją, która pojawiła się w 1995 roku. I tutaj jest jeszcze gorzej, bo u nas to dostałeś biedne 1.6 o mocy 90 koni. A w Japonii... Tam znowu było jak w Disneylandzie.
czyli 1.6 Miwek o mocy 175 koni, a do tego silnik V6 1.6 został zastąpiony 1.8 V6 o minimalnie mniejszej mocy, bo 135 koni, ale to dalej V6. No i była wersja GSR z turbo o mocy 205 koni, ale to nie wszystko, bo na pewnych rynkach Lancer miał taki model coupé, czyli coś wyjątkowego. Inaczej mówiąc, lata 90. to złoty okres dla Lancera, ale nie dla Europy, więc idziemy dalej. Kolejne dziesięciolecie to lata 2000 i to są samochody z kategorii dej se pozor, czyli można je upalać na co dzień, ale już nie wypada z nimi robić wszystkiego. Na przykład czegoś takiego. Więc to są auta, na które nie trzeba dmuchać i chuchać, ale trzeba już na nie uważać, czyli dej se pozor. A to jest z czeskiego uważaj. I nie jestem jakoś przekonany do tego hasła. No ale nie wymyśliłem nic innego, więc jak masz lepsze hasło na auta z lat 2000, na które trzeba uważać, to pisz w komentarzu. A w 2000 roku Mitsubishi pokazał zupełnie nowego Lancera. I to już nie był Colt czy tam Mirage z dodatkowym kufrem, ale osobny model i nazwali go Lancer Sedia. A na wersję europejską musieliśmy czekać do 2003 roku. I pojawił się także model kombi, a w 2005 roku Lancer dostał nowy pysk. No ale to nie ma znaczenia, bo jakby ci to powiedzieć. Nie było czym jeździć. Bo podstawowy silnik to było 1.8, a ten mocniejszy to 2.0 Sport o mocy 135 koni. I nie mówię, że to są złe auta, ale my tutaj szukamy czegoś ekstra, a te modele to po prostu taki schabowy z ziemniakami. Okej, w USA była wersja Rally Art z silnikiem 2.4 oraz mocą 165 koni, ale tam było te nieszczęsne GDI. Więc gazu pan nie założysz, bo się nie opłaca. Niestety brakowało jakiejś odmiany, która dałaby choć trochę takich emocji. Nasze ostatnie dziesięciolecie to auta do upalania, czyli są świeże, a półki sklepowe uginają się od części do tych modeli, więc można je połować. No i w tej kategorii będzie ostatni Lancer, który owszem pojawił się w 2007 roku, ale większość życia spędził w kolejnym dziesięcioleciu, więc będzie tutaj. No i oprócz wersji sedan pojawił się model Sportback, czyli taki hatchback, i to były ciekawe auta, bo miały choćby wielowahaczowe zawieszenie. No ale te silniki. Okej, wersja 1.8 miała system Miwek, czyli zmienne fazy rozrządu, ale ten Miwek to nie był do pałowania, tylko do oszczędzania paliwa. Więc to taki normalny silnik, który w późniejszym okresie dostał najgorszy sort skrzyni biegów, czyli bezstopniowe CVT. Czyli ty mu gaz w podłogę, a on... W każdym razie potem 1.8 wyleciał z oferty i został tylko 1.6, czyli Lancerki nie miały DNA modelu Evo. Na szczęście pojawił się jeden model, który ma to coś. To jest Lancer Rally Art, czyli masz tutaj napęd na 4 koła, silnik 2.0, ten sam co w Evo, ale ze słabszą turbiną oraz innymi podzespołami. Dlatego jest tutaj 240 koni, ale produkowany był tylko przez 2 lata, od 2009 do 2011 roku. I w sumie to jest jedyny Lancer z okresu 2000 do 2020, który nie jest Evo, ale ma klimat Evo. I występuje także w wersji Sportback, ale ma poważny minus. W sumie zależy jak na to patrzysz. Widzisz, to były czasy, że Mitsubishi chciało się pochwalić swoją skrzynią dwusprzęgłową, więc dostępny jest tylko z automatem. I wiem, że dla wielu z Was może to być poważna wada. No i to by było na tyle, bo Lancera już u nas nie ma na rynku i jak widać biednie trochę z wyborem aut używanych. Bo albo jakiś klasyk, albo Rally Art z okresu 2009-2011. Wiesz co? Ja bym chyba wziął kolejną fuchę i zaczął odkładać na prawdziwe Evo.
Więc co myślisz? Opłaca się brać jakiegoś Lancera, nie Evo, czy lepiej odkładać na Evo? Daj znać w komentarzu i daj znać, co myślisz o naszym poradniku. Nie zapomnij także połączyć się z naszą bazą, bo szykują się odcinki o Evo oraz inne poradniki, gdzie będziemy mieszać różne marki. No i nie zapomnij także odwiedzić nasze inne miejsca jak Facebook, Instagram czy stronę www. Linki masz na dole w opisie. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru.